Witam gościa poranka, pani profesor Danuta Hibner. Dzień dobry, pani profesor. Ja również witam bardzo serdecznie wszystkich. Posłanka do Parlamentu Europejskiego, przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego, członkini Komisji Gospodarczej i Monetarnej. Zgadza się wszystko. Wszystko się zgadza. Chociaż jest tego dużo więcej, ale to jest też prawda. Pani profesor, od kilku dni, ale z takim nasileniem przedwczoraj i wczoraj, płyną jednak z Europy głosy niesłychanie zaniepokojone tym, co się dzieje w Polsce. Płyną głosy z Komisji Europejskiej, z Luksemburga, który sprawuje w tej chwili prezydencję w Unii Europejskiej, także z wielu innych środowisk. I to są już dosyć mocne głosy w tej chwili. To już nie jest tak, że będziemy wam patrzeć, tylko że po prostu ta demokracja w Polsce jest łamana. Można je lekceważyć jeszcze? My mamy taką skłonność właściwie, żeby mówić, po pierwsze, nie będzie nam Europa, nikt inny mówił, co mamy robić. To są nie ich sprawy, to są nasze sprawy. I ja rzeczywiście nie widziałam nigdy tak silnych reakcji do tej pory na to, co się dzieje wewnątrz państwa członkowskiego. Myślę, że trafiliśmy też na taki moment, kiedy Europa jest coraz bardziej wrażliwa, powiedziałabym nawet przewrażliwiona na wielu punktach, w szczególności tych związanych z radykalizacją generalnie życia politycznego i także społeczeństw europejskich. I ta jakby zwiększona wrażliwość prawdopodobnie też się do tego dodaje, ale też były takie oczekiwania tutaj w Polsce, że skoro Węgrom różne rzeczy wolno było zrobić i praktycznie cóż ta Europa zrobiła, raz zawstrzymała pieniądze, raz jakąś rezolucję, czy dwa razy parlament przyjął. Polska ma zupełnie inne miejsce w Europie i myślę, że przyglądanie się Polsce to zawsze było przyglądanie się przez podwójne okulary, liczenie na Polskę, ostatnio jakby duma prawie z Polski, z tego jak udało nam się tę transformację niesłychanie trudną przeprowadzić. Więc myślę, że jest wielkie rozczarowanie, zaskoczenie, ale też jakby świadomość tego, że tego typu zmiany w Polsce jednak mają dużo większą, nie chcę powiedzieć znaczenie, bo myślę o sensie negatywnym, ale dużo większy wpływ negatywny także na to, co się może dziać w innych miejscach w Europie. I ja jestem na ogół bardzo jakby sceptyczna, jeżeli chodzi o takie angażowanie się instytucji europejskich, interweniowanie w sprawy wewnętrzne. Tego na ogół się nie robi, unika do granicy możliwości. Ale obawiam się, że tutaj te reakcje będą i one mogą być bardzo różne. Trochę zobaczymy, co w parlamencie 19 No właśnie, jest jak debata. Pani sądzi, co może się wydarzyć 19 stycznia w Parlamencie Europejskim? Ja nie wiem, kto przyjedzie z Polski. Nie wiem, jak silna będzie ta debata, ale na takiej debacie przemawia każdy przewodniczący każdej grupy. No chyba pani premier pojedzie, premier Orban. Po naszej stronie myślę, że tak. Premier Orban lubi parlamentem, tak, on się bronił. Powiedziałabym tak, że to wykorzystywał z przyjemnością, ale też po stronie Parlamentu Europejskiego przede wszystkim występują z dużą ilością czasu na wystąpienie wszyscy szefowie grup politycznych i te główne grupy polityczne, czyli partie ludowe, partie socjalistyczne, liberałowie, zieleni. Myślę, że nie wiem, jak partie radykalne typu pani Le Pen będą reagować, ale myślę, że ten trzon Parlamentu Europejskiego będzie bardzo krytyczny i bardzo stanowczy w swoich opiniach. A czy pozycja Polski zmienia się przez to, że rząd, czyli Prawo i Sprawiedliwość, partia, której emanacją jest rząd, nie należy do żadnej z tych istotnych grup w Parlamencie Europejskim? Znaczy, to ma na pewno też znaczenie, bo wszystkie, tak samo grupa polityczna, do której należy PiS, to jest grupa reformatorów i konserwatystów, do której należy także partia Torysów i także partia Alternatywa Niemiecka. To jest grupa, która ma mniejszy udział w Parlamencie Europejskim, mniejszą siłę jakby przebicia i dzisiaj jest też trochę obciążona tym, co robi Wielka Brytania, więc to jest grupa na pewno o mniejszej zdolności i do wpływu na Europę pozytywnego i do jakby wystąpienia w obronie czy w imieniu państwa członkowskiego, którego partia należy do tej grupy. Ale ja się nie tylko obawiam tej debaty, bo ta debata na razie po prostu może być po prostu debatą, która będzie miała miejsce w parlamencie. Problem polega na tym, że media zachodnie
są coraz bardziej zaangażowane i te media mają dużą siłę przebicia i to są media, w których trudno znaleźć pozytywne opinie, czy powiedzmy wytłumaczenie tego, co się dzieje, w sensie usprawiedliwienia. I media kształtują także opinię publiczną. Ale też myślę, że zapominamy zupełnie o tym, że jednak są różne przepisy prawne, nie tylko traktat, który mówi o wartościach i który ma swój artykuł, który kiedyś wykorzystano wobec Austrii, którą zawieszono w związku z partią Haidera, która weszła do rządu. Zawieszono prawo głosu przez jakiś czas, ale reakcja Europy może się także dotyczyć kwestii finansowych, dlatego że... No właśnie, my dotychczas to lekceważymy. No przecież pieniędzy nam nie zabiorą, a dopóki są pieniądze, to Europa jest okej. Czy ja bym tego nie lekceważyła, szczególnie w kontekście tych planów wobec ustawy o służbie cywilnej, dlatego że utworzenie służby cywilnej było jednym z warunków naszego wejścia do Unii Europejskiej. No znaczy, tak, to był ciężki bój, to ja dlatego, pamiętam. Że administracja, między innymi pani o to toczyła ten tak bój. Jest. Tak. Administracja publiczna jest tą instytucją, która odpowiada za rzetelność w wykorzystywaniu środków europejskich. Upartyjnienie administracji publicznej jest właściwie wprowadzeniem zagrożenia do wykorzystywania funduszy strukturalnych, w związku z czym na pewno będą zastosowane jakieś, ja myślę, że po pierwsze zostanie to protestowane. Czyli to może być widziane ostrzej niż nawet absolutnie, kwestia myślę, że Trybunału. Będą, tak, ja myślę, że to może... Trybunału bym nie lekceważyła, dlatego że jak pani redaktor zapewne pamięta, po wojnie, kiedy Trybunały rzeczywiście powstawały w Europie, to jednak miało swój cel. To miało być zapobieżenie. Tym celem było to, żeby zapobiec temu, co się działo przed II wojną światową, czyli jednak powstawaniu systemów dalekich od demokracji. Nie chcę ich brzydko nazywać, ale jednak ten Trybunał Konstytucyjny jest pewnym symbolem państwa prawa i symbolem demokracji. On jest bardzo jakby pieczołowicie hołubiony, pilnowany, żeby nie był instytucją, która jest dysfunkcjonalna, to co nam w tej chwili grozi, prawda, że parlament, że Trybunał Konstytucyjny nie będzie działał, nie będzie mógł pilnować zgodności z konstytucją. A Europa jest przede wszystkim oparta na państwach prawa, na państwie prawa jako zasadzie i jeżeli się podważa te fundamenty demokracji współczesnej, to myślę, że to może mieć daleko idące także konsekwencje. A to wracając jeszcze do tej służby cywilnej, tak. Bo tutaj no, rzeczywiście w tej chwili już tam wprawdzie trochę przyjęto poprawek opozycji, ale głównie skutkiem tego, że nie było, zdaje się, odpowiedniej liczby posłów Prawa i Sprawiedliwości na sali, więc zapewne projekt wyjdzie w takiej wersji, czyli upolityczniony, zniesione wszelkie zakazy przynależności do partii politycznych, no i obniżenie kryteriów merytorycznych, bo to są znaki firmowe tego projektu. Tak, myślę, że to jest jakby wyrwanie bardzo ważnego fundamentu z funkcjonowania także i państwa prawa, ale przede wszystkim z stworzenie niepewności co do wykorzystania środków z budżetu europejskiego, których, przypomnijmy, nigdy tak dużo żadne państwo członkowskie nie dostało i tych 80 parę miliardów na politykę spójności, ale też przecież rolnictwo się w tym wszystkim mieści, to jest jednak wielka jakby wyrwa w zaufaniu i w pewności co do tego, jak te środki będą wykorzystywane. W związku z, bo pamiętajmy też, że z jednej strony jest to zaufanie i ta pewność, którą Komisja Europejska może mieć, kiedy dobrze działa służba cywilna, ale z drugiej strony to jest również jakby zapewnienie, że ta wiedza i umiejętność korzystania, administrowania funduszami strukturalnymi, to jest wielka, to jest strasznie trudne i tak byśmy się tego przez lata uczyli. I gwarancja, że ci ludzie, którzy już się nauczyli, że oni, przychodzi nowa perspektywa, nowe pieniądze, że jednak jest ta podstawa w postaci wiedzy, doświadczenia, umiejętności, świadomości tego, jakie są konsekwencje, jeżeli się to źle robi, to wszystko może zniknąć nagle, dlatego że ten cały korpus cywilny, który zajmował się funduszami strukturalnymi, także w tej chwili może wraz ale z nową ustawą zniknąć. Ale pieniędzmi zajmują się samorządy w dużej części. Dużej części, ale nie tylko. Jest, samorządowcy nie są. W samorządach nie obowiązuje ustawa. To prawda, to jest, myślę, czasem też jeden z problemów dość istotnych, ale też odpowiedzialność główna spoczywa, to są władze zarządzające dla tych wielkich programów, które są programami scentralizowanymi. To jest jednak Warszawa, to są ministerstwa i pamiętajmy, że samorządy to jest wyłącznie w tych programach regionalnych.
regionalnych, których każdy region ma. My teraz rozmawiamy o takiej, z takiej polskiej perspektywy, ale jest jeszcze taka perspektywa europejska i całkowicie europejska, mianowicie, czyli wszystkie kryzysy trapiące w tej chwili Unię. Czy one jakby sprzyjają nam, no to bo tu jest problem Grecji, tu jest problem uchodźców, nie wiem, problem strefy Schengen, granic, czyli no właściwie ten polski trybunał, no to może tak gdzieś przemknie. Tam przemknąć. Ja myślę, że nie przemknie. Nie, ja myślę, że nie przemknie. To zresztą widać już dzisiaj w tych reakcjach, które nie tylko z Unii Europejskiej, ale także nie zapomnijmy o Radzie Europy. Rada Europy jest... W Radzie Europy się zawiesza Białoruś, prawda? Czy jest problem z Rosją, ale problem z państwem demokratycznym, bo my czasem zapominamy, nie jesteśmy kimś, kto nagle teraz zaczyna od zera, prawda, budowanie demokracji. My jesteśmy krajem z dużym dorobkiem. Przecież przez te ostatnie no, głos Rady Europy tutaj w sprawie Trybunału słychać już od początku. Słychać, i tak, także pamiętajmy, że też jakby nagle zaczął się fundamenty w kraju, który uważany był za ostoję demokracji. I dlatego niczego nie wolno. A czy to na przykład może wpływać na przyszłość strefy Schengen i na te tendencje do tego, żeby robić to małe Schengen, prawda, a nas zostawić? Znaczy jest wielkie ryzyko w moim przekonaniu jakby marginalizacji Polski w sensie jakby wypychania jej z tego całego trzonu integracji, który oczywiście już samo to, że nie jesteśmy w strefie euro już nas ustawia w tym drugim szeregu i z tym się musimy liczyć, bo strefa euro bez względu na to, jak tutaj byśmy nie szydzili z Europy, nie mówili jak to się rozpada, co bardzo często mi się zdarza słuchać, także w mediach, to jednak strefa euro się umacnia, pogłębia integrację, mimo tych wszystkich bardzo takich często interesów narodowych, które się wydaje, że dominują wszystkie reformy, które mają miejsce przez cały okres ostatnich 7-8 lat kryzysu. To są reformy, które centralizują, federalizują, pogłębiają integrację w strefie euro, więc my już jesteśmy poza tym. Jeżeli jeszcze nie będziemy politycznie jakby przystawać, pasować do tego towarzystwa, to myślę, że to będzie dodatkowy czynnik, który będzie nas wypychał z tego nurtu głównego, a to się potem przekłada na to, że nie uczestniczymy w podejmowaniu decyzji tych najważniejszych, że nie jesteśmy już postrzegani tak jak, ach, Polska, trzeba Polsce pomóc, trzeba zrozumieć, trzeba uwzględnić, bo się tworzy niechęć pewna. I to nie jest tylko niechęć głównych polityków, którzy przychodzą, odchodzą, wybory są, ale to się tworzy, ja to obserwuję w instytucjach europejskich wśród urzędników. Ja pamiętam, jako komisarz przecież były momenty, kiedy ja ze zwykłymi pracownikami Komisji Europejskiej tłumaczyłam, rozmawiałam, przekonywałam ich do Polski, bo tam jest także niechęć, więc to jest jakby trzeba pilnować bardzo tego, żeby nagle się nie znaleźć w jakimś środowisku, który ma politykę służącą rozbijaniu Unii w momencie, czy podważaniu fundamentów Unii w momencie, kiedy Unia jak nigdy dotąd potrzebuje jedności, potrzebuje jakby solidarności i działania razem. Więc ustawianie się z boku i mówienie nie jest niedobrą strategią. Ale u nas pani zwróciła zresztą na to uwagę i to w części elit jest widoczny taki nurt myślenia. No właściwie to jest koniec takiej Unii, jaką znamy, prawda? A być może w ogóle koniec, bo jeszcze nie wiadomo, co tam postanowi Wielka Brytania, więc właściwie martwmy się tylko o to, żeby wyrwać te nasze pieniądze, a reszta nas właściwie mało obchodzi. To strasznie krótkookresowe patrzenie i bardzo niebezpieczne polityka. Ja myślę, że jakby pozbycie się czegoś, co Polska sobie po wielu latach wywalczyła, mianowicie tej dobrej pozycji w Unii, która sprawia, że w decyzjach pytają jednak nas o zdanie i wszyscy pozostali i chcą, żebyśmy byli. Ja to widzę też w parlamencie, w gronie decyzyjnym. Ja jestem ciągle jedyną osobą spoza strefy euro, na przykład, która działa w różnych takich specjalnych grupach roboczych, których są wyłącznie członkowie strefy euro, bo jest ciągle liczenie na to, że Polska któregoś dnia będzie chciała być w głównym nurcie integracji, w co ja także głęboko wierzę, więc jakby dodanie do tego argumentu i jeszcze dodatkowych argumentów politycznych i brak szacunku dla państwa prawa i odcinanie się od tych podstaw jakby wartości europejskich, to myślę bardzo niebezpieczna droga i ja dlatego się dziwię bardzo klasie politycznej, bo to jest wielka odpowiedzialność także, a poza tym myślę, że w społeczeństwie, dla którego Unia tak wiele znaczy w sensie nawet jakby poprawy bytu materialnego i w sensie wolności podróżowania, studiowania, pracy, to jednak to jest też chyba krótkoterminowa polityka naszych elit partyjnych. Panie profesor, musimy kończyć. Na koniec coś optymistycznego, bo jest Wigilia dzisiaj.
nie przejedzmy się, normalnie się mówiło. Ja myślę, że może być tylko lepiej, pani redaktor, więc, ale samo się nie stanie. Myślę, że my dzisiaj robimy Polskę, także wszyscy musimy czuć odpowiedzialność i może ją postrzegamy inaczej, tę naszą przyszłość. Może trzeba dać szansę tego, żeby Polacy zobaczyli, jak wygląda inna ścieżka ku przyszłości, ale myślę, że to jest niedobra ścieżka. Spróbujmy jakby wejść znowu na ścieżkę dobrą dla przyszłości Polski.